Siema, nowy odcinek, wjeżdża. Dzisiaj trochę treningu. Ja, Konrad się będzie opierdzielał, z wami pogada. Przed treningiem sztuka jedna, sztuka druga z cytruliną. Polecam osobiście, bo nie lubię kofeiny. A to daje fajną pompę. Cytrulinka taka kwaśnawa. Jakbyś pytał, ile sypę cytrulinki, to dwie miarki. Ale wolę to niż przed treningówki te prepampy, bo tu nie ma kofeiny. Ja później usnąć nie mogę, ja nie piję kawy w ogóle, także... No dobra, to co, zaraz przyjdzie Konrado z jakąś tam przedtreningóweczką, ale ja lecę sobie trening. Szczerze, teraz jak zacząłem bardziej na macie siedzieć i trenuję na siłowni to, co trenowałem. Mniejszy ciężar, większa ilość powtórzeń. A tak to już nawet na siłowni ze mną, słuchaj, no ze mną siłownia zostanie do końca życia, bo ten, co nie będę robił, to na siłowni będę robił zawsze coś, no. Nawet jak już będę stary i nic nie będę tu mógł zrobić, to przyjdę, będę tu siedział. Red Speed, no. Magnes Potas. To bije, to mi możesz dać, ja będę miał. Jak? Bo ja to jest dla mnie. Ale do po treningu ja sobie wybiję. Jak ja jestem po operacji, mi na rękowa L-karnitynę. L-karnitynę, bo jestem gruby, to muszę pić. Terminatora dostaliśmy, ale to już trochę na nie trenujemy, także nie wiem. To daj komuś to. To rekwiruje. Damy komuś Terminatora. No. L-karnitynę spożyję. Zrób konkurs. Nie, no przecież mam wyraźnie napisane w tym. Napisał mi, co mam zrobić, prezes. Wytyczne dostałem. Ty. Zobacz, zobacz, bo ma być reklama, mam zrobić tak. No. Ale poczekaj, weź wypij to wszystko. No. Nie, dostałem reklamę, mam zrobić pasz. Ale weź wypij to wszystko. Mniam, mniam, mniam. Nie, to musisz zrobić tak. A, pycha. Mniam, mniam, mniam. A dawaj, teraz Red Speeda. Teraz nie wypij to wszystko. Nie piję Red Speeda, bo jestem człowieku po operacji, zaraz mi kurwa serce siądzie, albo mi się te szwy podklejają. Ale wypij to wszystko, to wtedy pokażesz, jak to działa. No, no teraz. Działanie tak. Zobaczymy. Działanie, nie chcę teraz tego działania patrzeć. Ja ci mówię. Nie mogę trenować. Dawaj, dawaj. Ja cię będę cię dopingował. No. Chociaż nie ukrywam, że jestem chętny do dopingu, ale nie można. Cię szwy rozejdą. Wiesz, który mecz mi się podobał na Euro najbardziej? No. Ukraina-Holandia. Ukraina, Ukraina-Holandia. Powiem ci, kurczę. Zarąbisty mecz. Ukraińcy piękne bramki strzelili. Jarmolenko tam szalał. No, ale pięknie. Powiem ci, luks bramki. No. Wczoraj Francja-Niemcy, ty. Wczoraj aż na grupie napisałem, Francja, nie? Widziałeś? Nie. Francja, ty oglądał drugą połowę 1-0. Francja, Francja strzeliła ze 3 bramki, ciągle 1-0. Mówię, co jest, kurwa? Działał, to Mbappé. Co chwila strzelali i co chwila ciągle 1-0 patrzę, mówię, co jest? Ale ogólnie powiem ci, że to Euro straciło taki smak przez to, że to nie jest organizowane w jednym kraju. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Że kiedyś jak było to... No zobacz, na przykład patrz, Anglia swój pierwszy mecz gra na Wembley, Włosi we Włoszech, u siebie. Hiszpania też u siebie. To wygląda tak, jakby te drużyny grały, no wiesz, no u siebie, no jesteś gospodarzem. No a my kurwa gramy w Petersburgu. Z jakiej okazji? Nie. Dlaczego wiem, nie w Warszawie? Nie wiem, na jakiej zasadzie to jest... Tak się znowu zaciął, czy co? Na razie opadów nie było, to chyba nie. No ciekawy jestem tego wyniku z Hiszpanią. Ja trzymam kciuki, no mam nadzieję, że powalczą. I też, ja tam nie wiem, nie jestem żadnym... ekspertem, chociaż w kanale sportowym zasiadałem w Hyde Parku, bo w Hyde Parku, ale byliśmy w kanale sportowym. Fajnie. To wydaje mi się, że no, to nie jest też taka Hiszpania, co była kiedyś. No. No to masz rację, no, to nie jest ta Hiszpania, co była kiedyś, ale u nas to też nie jest ta Polska, co była kiedyś. No. No tak. Bo ja byłem na przykład na meczu na ostatnim Euro 2016. Ja byłem w Marsylii, jak graliśmy z Portugalią, ćwierćfinał. Co te karne były, to Błaszczyk nie strzelił. No to chłopie, no, to dzień do nocy. No.
Z tamtej drużyny to kogo masz? Glika, lewego i Szczęsnego. No wtedy bronił ten, Fabiański. No ale no to... Szczęsny. No tak, Grosickiego nie ma, Boszczykowskiego nie ma. Grosickiego nie ma. Piszczka nie ma. Tak. Piszczka nie ma, Peszki nie ma, Pazdana nie ma. Kto tam jeszcze wtedy był? A Grzesiek Krychowiak jest. Weź nic nie. Ostatnio no. Weź, wiesz co? Jego to licz tak jakby nie było. No spóźnił się no. No gdzie? Chyba 20 kilo się spóźnił. Nie wiem, ja się na piłce nie znam. Ja nie rozumiem, wiesz czego jeszcze Konrad, w naszej polskiej piłce? Zobacz. Nawałka odnosił sukcesy, tak? Dobra, poszło mu dwa mecze słabe. I od razu out, nie? I od razu jest out. Dlaczego oni go nie mogą przytrzymać w górze? A zobacz na przykład Niemców masz. Niemcy dostali w dupę wtedy z Brazylią 8-2 no i lew jest. I lew jest, cały czas. To jest właśnie u nas takie popierdolone. Tylko wiesz co, u nas też to ludzie wymuszają, zauważyłem. Bo jak zaczął Nawałka przegrywać, to żeby komentarze. Wypierdala i wy to, i to, i... Ludzie, u nas jest społeczeństwo. Ale Nawałka, dziwne. Ale posłuchaj, Nawałka miał prestiż wśród zawodników. A przyszedł po nim Brzęczek, tak? I na przykład, jak taki Brzęczek, który był trenerem, no nie wiem tam koło, nie wiem koło... Ale słuchaj, Nawałka też nie był z żadnym klubie takim trenerem. Nawałka był starszy. Z Górnika zawsze był. Był, słuchaj, tak, ale Nawałka był tam kiedyś w kadrze Polski, był starszym Brzęczek zawodnikiem. Brzęczek też był w kadrze Polski. Dobra, ale nie porównuj. Słuchaj, to tak samo jak dla ciebie prestiż teraz, kto by miał? Zawodnik ze złotej ery Strongman typu Grzesiek Peksa, Irek Kuraś? Czy jakiś zawodnik w stylu, nie wiem, no nie chcę tam po nazwiskach leczyć, ale no już nie telewizyjny. No wiadomo, że telewizyjny. No, a no właśnie. I on miał wśród nich prestiż, poważanie, rozumiesz? Przyszedł inny, to nie? To słuchaj, co taki Brzęczek mógł, czym on mógł zaimponować ludziom, którzy grają, nie wiem, dla Guardioli, dla wiesz, no, dla takich ludzi. Słuchaj, gdybyś ty na przykład jeździł na Mistrzostwa Świata, był pod okiem cały czas Sawickasa, tak? No nie? I na przykład na zawodach krajowych byś miał wystartować pod okiem, nie wiem, jakiegoś... Ty, ale Rusia. Przerwę ci moment, bo akurat nam się trafił tu sędzia międzynarodowy. Chodź na chwilę. O. Jest ekspert, przypadkowo, to nie jest ustawione, żeby nie było. Bo masz sędzia, międzynarodowy sędzia futsalu. Futsalu. Międzynarodowy. Siemka, do mnie jak jeszcze raz. Nawałka. Jak był Nawałka trenerem? Tak. Nawałka. Miał prestiż wśród zawodników? Poszanowanie? No, oczywiście. A Brzęczek co miał później? No, Brzęczek nie miał żadnego poszanowania. No, widzisz? I to samo mówię. No. Nie tylko miał poszanowanie wśród zawodników reprezentacji, ale wcześniej jak to Nawałka się dokładnie, tak? Dokładnie, bo to jest starszy człowiek. Szacunek dla starszego to po pierwsze, a dwa, on coś tam w życiu osiągnął. Dobra, Brzęczek też osiągnął, ale Brzęczek nie osiągnął nic jako trener. I co? I taki na przykład Brzęczek wziął kadrę Polski, gdzie wziął takiego Lewandowskiego i taki Lewandowski, który był w Bayernie pod okiem Guardioli, tak? Wtedy? No to słuchaj, no to jak taki Guardiola mu mówi na, u siebie, kop piłkę, tak? A ten mu mówi tak, to kogo on będzie słuchał? No to jest prawda. Ty tak właśnie z ciekawości mówię, to naprawdę nie jest ustawione się w ogóle, tutaj przy przypadku się Dominik tu wziąłeś. A powiedz mi, ty jako sędzia. Powiedz, co sądzisz o tym systemie VAR? Moim zdaniem wypacza trochę już te mecze. Znaczy, to też nie jest tak, że mamy jakby gotowe rozwiązanie, które zawsze daje nam nie wiem, decyzję, tak? Prawidłową decyzję, ale patrząc nawet wczoraj na mecz, gdzie idą z akcją, tak? Pada bramka i dopiero gdzieś sędzia dostaje asystent sygnał. Emocje zabiera że, trochę, tak, nie? Tak, był spalony. No ja mówię, no ja wczoraj oglądałem mecz i co chwila wpadał gola, ciągle 1-0. No. Tak. No to jak był ten wcześniej ten warto u ciebie Inzaghi w Milanie by nie zaistniał, bo tam co chwilę bramki ze spalonego ładował. Ale wiesz, ale słuchaj, ale wtedy to miało jakiś swój też urok, no sędzia, no błąd człowieka, tak? A teraz co, no ty możesz przeprowadzić akcję i ktoś ci powie, że tyle był spalony? No, no dokładnie. Wypacza to trochę. Więc wiesz, to tak trochę jest... Zawsze było o czym podyskutować, zawsze ten kibic tak miał jakąś tam możliwość, żeby... Niedługo dojdzie do tego, że wiesz, że będzie tak jak w siatkówce, no co zagranie to będzie przerywamy, bo trzeba kamerę zobaczyć. Trzeba wziąć tak, czek. No. W futsalu nie ma czegoś takiego? Nie, na razie nie wymyślili, po prostu są też za małe, myślę, pieniądze i póki... Co, no to myślę, że będzie wyglądało to tak, jak jest w tej formie. Nasza reprezentacja jak wygląda w futsalu? Jeśli chodzi o reprezentację, no nie mamy jakiejś, nie wiadomo jakiej reprezentacji, aczkolwiek dostaliśmy się teraz na Mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w 2022 roku w Holandii, także no, zazwyczaj na te takie prestiżowe turnieje się dostajemy. Mhm. No, raczkujemy, ale jesteśmy coraz silniejsi, coraz mocniejsi. To jest cięższe do wytrenowania futsal, czy normalna piła? Znaczy, no wiadomo, że futsal to jest piłka... Fizyczna tego
typowo techniczna, ale też nie jest tak, że... A tu są same zrywy, nie? Tak. Ja myślałem, że bardziej fizyczny jest sport futsal. Kontuzjogenny strasznie też sport. Jeszcze tak ostatnie pytanie, jak nasze szanse na euro oceniasz? Jako ekspert, no. Teraz, jeżeli chodzi, no... Ciężko, powiem... Możesz powiedzieć wszystko, nic nie wycinam. Ja myślałem, że ten pierwszy mecz wygramy i może gdzieś tam opatrywałem szanse, tak, jeżeli chodzi jeszcze z drużyną Szwecji, no bo wiadomo, że z Hiszpanią będzie ciężko, no ale... I dopóki piłka jest w grze, także wszystko jest jeszcze możliwe. Trzymam kciuki za naszych, a co wyjdzie, to zobaczymy. Ja bardzo żałuję, że Zlatan nie gra, kurczę. Nie gra, ja nie. Że z Polakami ale coś mówi, że miał wracać. Było jakieś no wraca, ale kontuzja. Kontuzjowany jest, także... To on już ma ponad 4 dychy. 4 dychy w tym roku. Ale chłopie, on chodzi jak maszyna. To jest mój ulubiony piłkarz. Dla nas to może, wiem, ale dla nas to może lepiej, że nie gra nawet. Mój ulubiony piłkarz, Zlatan. Dobra, co, nie męczymy cię, dzięki, dobra. Przypadkowo cię złapaliśmy. Nie, przepraszam, gdzie jest moja czysta bańka, która mać. Psikuta. Co on tam narodził, że co? Keller Jarosław. Keller Jarosław? Psikuta. Sam jesteś kurwa psikuta. Gdzie jest moja czysta bańka? Ale zobacz, proszę mi tu wykonać zbliżenie. I proszę mi wrzucić teraz podobiznę, bo on mi trochę przypomina Gruchę. Pana Zbrojewicza, aktora. Trochę jest podobnie. Teraz jak schudł, to twarz jest bardzo podobna. Ty jak na razie to przypominasz Marka Perepeczkę z 13 posterunku. Nie, Marek nie miał brody. No, ale resztę miał, to samo. Nie, co nie idę ulicą, to każdy, no. Co mnie minie, to mówi, no. Dobrze wyglądasz. Tak. Cudownie teraz, cudownie. Panie Konradzie, na Mister Olimpia zapraszamy. No jak idę, panie Konradzie, kiedy w TVN na Top Model będzie można pana zobaczyć. Kogo obstawiasz, że wygra? W czym? No, całe euro. Euro. Pamiętasz kiedyś takie Francja. Euro było? Pamiętasz kiedyś takie euro było? Co na Grecję nikt nie stawiał, a Grecja wygrała? Z Portugalią w finale. No, pamiętasz? No kojarzę. Nikt nie stawiał 2004 na Grecję. Rok chyba. Nikt nie stawiał na Grecję. 2004 rok to było. Nie wiem, myślę, że Francja chyba, no. Nie wiem. Francja. Portugalia mi się wydaje, że raczej nie broni tytułu. Może Niemcy. Ogólnie bym chciał, żeby Belgia wygrała. Ja zawsze lubiłem reprezentację Belgii. Tam fajnie piłkarz. Lukaku. Włosi są mocni. Też mocni, no. Znaczy, wiem. Chciałbym, żebyśmy my wygrali, no ale to wiadomo, że to raczej jest nierealne, więc stawiam na... Jak nie my, to może Węgrzy. Sąsiedzi nasi, lubimy się z Węgrami, to... Chociaż też tam skład nie jest za ciekawy. Od Wiktora, chłopaki? Wiktora, Orbana. Od Wiktora? Wiktora. O Wiktora znasz? Wiktora Orbana, czy Wiktora Dzięcioła? Orbana. Nie znam. Znam tylko... Znam, ale nie wiem, czy to dobrze, że znam. Kogo? Wiktora. Jakiego Wiktora? Wiktor to jest taki, wiesz... Już coś wymyśla. Taki głupoty. Węgierski Kaczyński. Co sądzisz na temat Kukiza? Bo ty mówiłeś ostatnio, że... O sprawach politycznych mieliśmy się nie wypowiadać, ale możemy. Powiem ci, bo mnie wkurwił. Mówię to uczciwie, bo głosowałem na niego w wyborach prezydenckich. Wtedy, jako jedyny raz, odkąd mam prawa wyborcze, nie oddałem głosu na wtedy startował Janusz Korwin-Mikke, no później w 2015, Bosak, ale wkurwiony jestem strasznie. W 2015 roku, 2000, bo pamiętam to jak dzisiaj, w Malezji byłem na zawodach, przecież z Malezji. W 2015 roku głosowałem, to jeszcze Pudzian go wspierał. Pamiętasz? Nie wiedziałem. Pudzian go wspierał, był w jego studio wyborczym. To... Głosowałem na Kukiza i teraz poszedł kurwa... Dwa razy poszedł. Daj raz spokój. Skręcił nie w tą stronę, później... No ale teraz to już nie skręcił, tylko no nie, przeszedł. No powiem ci, ja... No chłopie, no to jak tu teraz na kogoś głosować? To teraz głosujesz na kogoś, on ci za dwa lata, wiesz, ucieka. Kurwa, no to jest akurat... Bardzo się nieładnie zachował, powiem szczerze. O tym się mogę wypowiedzieć. Ale naprawdę, no... A to są sprawy... W sumie ty, no... Nie są sprawy polskie. Ale zobacz, nie wypowiada się na tematy polityczne. Dlaczego mamy się nie wypowiadać? Przecież to jest nasze zdanie. No. Ale Konrad, my jesteśmy Polakami do cholery. Ja powiem szczerze, ja otwarcie popieram Konfederację, się tego nie wstydzę. Ale ja tak samo. I... Chłopie, jedyni ludzie... Może mnie tam ktoś w komentarzach pocisnąć, ja mam takie mam zdanie, takie mam swoje poglądy tak i tak uważam. Ja tak samo.
Chłopie, jak takie chocki klocki będą się w Polsce działy, że ty głosujesz na kogoś, a później ta osoba ci przechodzi do partii, na którą nie głosujesz, no to jak to ma być? No? Nie wiem, dla mnie to jest... To tak samo jakbyś stał i krzyczał, że w tym lokalu ma być siłownia. Nie, no to sobie sobie... Właściciel by wywalczył lokal na siłownię, a zrobiłby pizzerię. To jest tak inaczej, jakbyś latał po mieście w szaliku, nie wiem, załóżmy w Łodzi UKS-u, a później Widzew założył. No, no chłopie, no to już daj spokój. No by ci urwali. Patrz, przełamaliśmy się. Kiedyś na tematy polityczne nie wchodziliśmy. Ale Konrad, głosujesz w wyborach? Nie, no, słuchaj, głosujesz? Ale ja ci powiem inaczej. Chodzisz, głosujesz? No tak, ja zawsze chodzę. No to, to dlaczego masz się ja na ten temat szczerze, nie wypowiedzieć? Nawet jak w ostatnich wyborach prezydenckich było dwóch kandydatów, nie zagłosowałem na żadnego, poszedłem, przekreśliłem dwa nazwiska, rzuciłem kartę wyborczą, byłem, nie miałem kandydata, wtedy dla mnie było jedno zło i na nikogo nie głosowałem. Wtedy, w wyborach prezydenckich. Pani Trzaskowskiego ani Dudę nie popierałem, więc... Ja byłem, zagłosowałem. Byłem, zagłosowałem. Ja odkąd mam prawo wyborcze, byłem na wszystkich wyborach. Ja uważam, że każdy powinien iść zagłosować, bo tak ludzie... No ile jest, na przykład, frekwencja ile jest teraz w Polsce? To nie chodzi o to, Konrad. Zobacz. Ludzie nie chodzą, nie głosują, tak? A później jest, no bo jak jest u nas źle. No idź głosuj. Tak. A nie, średnia jest na wyborach, ile tam było? Właśnie, nie chciałem właśnie palnąć głupoty, ale... 60%, 50%? Nie wiem, czy było 50. Czy 70 teraz było? No nie wiem. 60% tam... nie było chyba. Nie było? Tam 60 coś było. No ale wiesz, no później są dąsy, pretensje, albo ten wygrał. No idź głosuj, kurczę, rusz tyłek, tak? Ja zauważyłem jedno. Co nie pójdziesz, nie głosujesz. I tak siedzą ci sami. Co 4 lata, jak nie pójdziesz, nie zagłosujesz, to i tak są ci sami, chłopie. Siedzą po 20 lat, guziki wciskają. I kasę biorą ciężko. Ta, tylko zmiana jest z takiej partii na taką, nazwa takiej na taką, a reszta to jest wszystko jedno i to samo. Dobrze, bo jak to było? To na początku był AWS? Ja już nie wiem, jak to było. Powiem ci, jak to było na początku. Ja ci tylko mogę początku powiedzieć... Na początku był PZPR na pewno, później się reszta... Ja ci mogę tylko powiedzieć, że odkąd ja chodzę na wybory, to non stop są ci sami. Pamiętasz kiedyś, jak mój, właśnie mówiliśmy o tym, że polityka zmienia ludzi. Kiedyś mój kumpel taki dobry został radnym, to później jak ze mną rozmawiał, jak zawsze gadaliśmy jak z tobą, musi przyjąć taką pozycję, gestykulacja odpowiednia. I jak dzwoni do mnie, to zaczyna rozmowę, witaj Konradzie. No to jest tak. Dzień dobry wszystkim. Ręce muszą być, to jest mowa ciała jest bardzo ważna. Tak, to jest mowa ciała i to jest tak. Prosto się musisz patrzeć. Na dzisiejszych obradach. No nie ma, może jakąś partię stworzymy. No. Ta, chyba partię, wiesz, partia koksu. Hasło wyborcze inni kradli, teraz my. No to jest śmieszne, ale życiowe. No życiowe. No, życiowe, no. Zmieńmy ludzi w szykorycie. Ta. Nie, hasła by mogły być. Inni kradli, teraz my. Też chcemy do koryta. Jak się dostaniemy, to nas już nie odpędzicie. Damy wam dużo. Obiecamy wszystko, tylko nas wybierzcie. No, to byśmy chociaż prawdę powiedzieli. Haseł to by było. Powiedz tak, nie zmieniłoby się nic, chociażby prawda była. Kradniemy jawnie. Bo finansowania na sterydy by były wszelakie. Do 70%. Dobra. Co? Mówię, do finansowania na sterydy i odżywki do 70%. Partia koksu. Nie, to musi być jakieś, wiesz. Jak partia by się mogła nazywać? Polska Partia Przyjaciół Koksu. A było, Polska Partia Przyjaciół Piwa. No, nie, to by było albo skoksowani razem. Prawo i siła. Pierdolnięcie obywatelskie. Tak, pierdolnięcie obywatelskie. Mogłoby być, PiS też by mogło być, pierdolnięcie i sterydy. No mówię, pierdolnięcie i sterydy. Tylko trzeba coś na PSL wymyślić. To już wy musicie wymyślić z tego PSL-u coś. No i co, ty potrenowałeś? Pierdolnięcie silnej lewicy. Lewica nie wiem, bardzo. No. Także jakby ktoś chciał do partii dołączyć, no to zapraszamy. No. Co, kończymy materiał?
Tak, tym optymistycznym, politycznym akcentem. No. Zapraszamy do współpracy. Zapraszamy do współpracy potencjalnych nowych... Ale pozycję przyjmij. Potencjalnych nowych członków partii. Proszę ta partia się zgodzić. Nazywa? Zostaniemy przy tym pierdolnięciu. Przewodniczący Konradzie. Poczekaj, radny Krzysztofie. Nie, radny. Radny za mała ranga. Panie prezesie. O! Nie, kurwa, ja jestem prezes. Prezes się źle kojarzy, kurwa. Jest wiceprezesem, no. Dobra, może być. Ty będziesz jak Terlecki, taki wie. Nie, Terlecki nie, no jeszcze zamłodniejszy. Nie, no dobra, no to ty będziesz jakimś tam, nie wiem, sekretarzem, no nie wiem, skarbnikiem. O, skarbnikiem pasuje. No, to pozycję przyjmij. Dobrze. Także, drodzy widzowie, czytelnicy i reszta zgromadzonych, chcieliśmy się z Państwem oficjalnie pożegnać. Mam nadzieję, że zobaczymy się w niedalekiej przyszłości, gdyż w lepszych czasach. Wasze komentarze są naszą opinią, wszystko czytamy, tak. Bierzemy do serca, tak. Kochamy Was i Wy kochajcie też nas, bo my jesteśmy dla Was. I tylko dla Was i zawsze będziemy dla Was, nie jak ten Kieliszkowski. Panie wiceprezesie, ten o dłoniach proszę pamiętać. Proszę pamiętać i proszę coś wspomnieć o konkurencji też, tak. Bo to też kradną, proszę pamiętać. Następny, ale to w garniturach musimy wystąpić następnym razem chyba. Tak, także prosimy o wsparcie i o datki, gdyż... Nie, datków jeszcze nie. Bo datki nie ma, tak, nie, bo garnituru nie posiadamy też. Mamy. Ale to tak, mamy taki garnitur, że jakbyśmy byli z samobrony, a to musimy być jednak, wiesz, nie, reprezentacyjni. Także do zobaczenia. Tak.